prawdopodobnie do budynku i ta przestrzeń, która już nie jest określona jako publiczna w nowym planie, stanie się dojściem dla mieszkańców czy użytkowników potencjalnych tych obiektów, więc dalej no i wymazuje jakby w ogóle możliwość powstania w przyszłości drogi dojazdowej przy drogi dojazdowej dla wozów bojowych od strony ulicy Waszyngtona. To, co pan tutaj raczył powiedzieć, że to będzie jezdnia, to jest nieprawdą. To zgodnie z tym planem jest wjazd do podziemnych hal garażowych umieszczonych pod tym kompleksem, a zatem to się będzie zagłębiać i tutaj już sytuacja przeciwpożarowa definitywnie możliwość wykorzystywania tego na cel deposzcie właściwie skończy, tak? O ile w tej chwili jeszcze jakaś umowa istnieje. Czy to jest jedyne miejsce, gdzie można... Mało tego, tak? Nie, już pomijając to, że dotknięty zostanie tym, czy nie poprawi się sytuacja przeciwpożarowa budynku Sitapet, to te obiekty w tym obszarze to już w ogóle będą miały taki odcinek do wykorzystania nadzorza na prowadzenie akcji PEDOŻ w razie niebezpieczeństwa. Proszę Państwa, chcę tylko powiedzieć, że obecny plan, nie zamykam dyskusji, uważam, że sprawie się trzeba przyjrzeć. Chcę tylko powiedzieć, że obecny plan dokładnie przewidywał tylko wjazd do podziemnej części, czyli jakby takiego... Z tej strony tak, ale z tej strony ten łuk zgadza się, a obecnie plan przewiduje również przejazd w poziomie terenu tutaj. Proszę spojrzeć do zapisu planu, jeżeli coś jest niejasne lub może niedoprecyzowane, to należy do tego wrócić. Proszę o uwagę, być może rzeczywiście od administratora, który zapewne ma plan ewakuacji tego budynku, czy jakieś inne